Witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym dniu drugiej rundy pierwszej ligi w Sopocie. Trudny dzień. Zaczęło się od niespodziewanego braku wiatru. Prognoza była zupełnie inna. Okazało się, że wiatru nie ma i nie było gdzieś do godziny 12-13. To się tam potem pojawiło, komisja weszła na wodzie, zaczęliśmy puszczać wyścigi, pojawił się wschodni wiatr. Nawet musieliśmy się odsunąć troszkę bardziej od mola, bo tu przy brzegu nie wiało nic, a tam dosłownie 300 metrów dalej wiało 10 węzłów, 8 węzłów, więc ekipa poszła tam w kierunku wody. Zaczęło wiać i poszły wyścigi. Rozegraliśmy dzisiaj 3,5 flighta, czyli 7 wyścigów, przy czym ten 7 wyścig jest no, pod znakiem zapytania to naprawdę troszkę, jeśli chodzi o jego wyniki, bo tam, jak tu spoglądam na tabelę, to mamy tam aż po... Mamy 2 false starty. Słuchajcie, mamy false starty tam no, na załogach czołowych, bo to jest Onboard i Iskra. Oni byli na czołowych miejscach przed tym wyścigiem. Natomiast tam są protesty, będzie wideo analiza, więc myślę, że do rana nic się nie okaże. Musimy przeprowadzić dokładną analizę tego, co mamy nagrane, aby nie skrzywdzić tutaj nikogo, więc tu jeszcze komisja będzie decydować. Więc ja bym powiedział to, co wiemy po 6 wyścigach, bo to będzie fair, wtedy wszyscy mają te samo punktów. No i mamy sytuację dość ciekawą, słuchajcie, bo bardzo dobrze pływa dzisiaj Storm. Dziewczyny dzisiaj miejsca 3-2-1. Dobrze pływa Garland, miejsca 4-1-2. Miejsca doskonale pływa Niesulicy, 1-5-1. I ten 7 wyścig też wygrali, więc jeśli on zostanie zatwierdzony, to mają kolejną jedynkę, 3 jedynki dzisiaj. Więc te uwagi tam Piotra Kotwickiego, że te warunki tutaj morskie mu nie za bardzo leżą, nie są jakby tutaj w ogóle uzasadnione. Świetnie pływa Onboard, miejsca 2-1-5 i potem mają false start. I też dobrze sobie radziła Iskra, która miejsca miała 2-6-2 i false start. Więc to wszystko się może tutaj jeszcze odwrócić. Bardzo dobrze zaczęliśmy dzień od 2 i 1. W 3 wyścigu mieliśmy niefortunny kontakt masztami z załogą Iskry. Spadliśmy na ostatnie, wygrzebaliśmy się na 5. No a 4 wyścig to już katastrofa, skończył się dla nas false startem, więc 2. dnia będziemy musieli się odgrzebać. Wracając do czołówki, posłuchajmy, co liderzy po tym dniu powiedzieli. Zaczynamy od Julki Schmidt, Storm Grupa. Pierwszy dzień ścigania kończymy na prowadzeniu. Dzisiaj bardzo mało wiatru, na początek trochę czekaliśmy, aż się trochę rozkręci. Popłynęłyśmy super 3 wyścigi, miejsca 3, 2 i na koniec 1. Czekamy jeszcze na dalsze wyścigi, miejmy nadzieję, że jutro coś się rozegra. No i co? Będziemy się ścigać. Słuchajcie, to była Julka. Mamy też wypowiedź Tomka Szymańskiego z Garlanda po wyścigu. Przypominam, miejsca ci 4-1-2 to ścisła czołówka, więc chłopaki wrócili na dobre tory i walczą o czołówkę. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Tomek Szymański. Płynęliśmy dzisiaj 2 wyścigi. Pierwszy dopłynęliśmy na 4. miejscu przez błąd nasz i błąd sędziego w naszej ocenie, który dał nam karę i zamiast na 3. pewnym miejscu ukończyliśmy na miejscu 4. W kolejnym wyścigu popłynęliśmy już bez większych błędów. Mamy prędkość, manewry wychodzą całkiem dobrze. Liczymy na to, że dalszy przebieg zawodów również będzie korzystny. Patrzymy optymistycznie na resztę dnia. No i czas na razie na 3. miejscu w wynikach. Zobaczcie sobie wyniki na Tarkingu, to są na 3. miejscu, ale gdybyśmy odjęli ten wyścig 7, to oni mają punktów 7 i są na miejscu 2 z 2 wygranymi, więc bardzo ma sytuacja. Mówimy o Niesulicach. Piotrek Kotwicki, wspomniałem, miał obawy co do fali. Dzisiaj sobie poradzili. Posłuchajmy, co Piotrek powiedział po wyścigach. Wygraliśmy pierwszy wyścig, bardzo się z tego cieszymy, super praca, świetnie się załoga spisała. Sopot w ostatnich 2 latach nie był dla nas łaskawy. 3 lata temu przegraliśmy, tu zajęliśmy ostatnie miejsce, także no, cieszymy się, będziemy walczyć. Mamy dużą prędkość i z nadzieją do następnych wyścigów. Dobrze, słuchajcie, za czołówką mamy pierwszy no, duży plus, to jest Jachlub Sopot. Chłopaki na razie na miejscu 4, miejsca 6-4-3, a więc nie jakoś super wysoko, ale równo, fajne pływanie to im daje. Na razie 4 miejsce. To jest mega progres w stosunku do tym, co mieli, jakie wyniki mieli w Sztonorcie. Oni tam byli na miejscu przedostatnim, więc to jest ten moment, którym oni muszą pokazać, że jeszcze chcą się liczyć w walce o czołowe miejsca. No i na razie to się udaje. Oby to się jutro utrzymało. Jutro prognoza jest słaba,
ale dzisiaj była mocna, a mało wiało, więc jutro może być zupełnie odwrotnie. Jeszcze posłuchajmy, co powiedział Krystian Chinastowski z załogi jachtklubu Sopot 2. Dzisiaj w miarę równe pływania to podstawa, jeżeli myślimy tu o dobrym wyniku, także no, na razie jesteśmy czwarci, szkoda, że nie udało się zamknąć dzisiaj tego flighta, ale z optymizmem czekamy na niedzielę i, no, i będziemy chcieli utrzymać nasze miejsce. Dobra, słuchajcie, jedziemy na dół tabeli. Slava, pierwszy wyścig wygrany, super początek, potem dziewiąte miejsce, więc z nieba do piekła. Potem miejsce czwarte, to miejsce piąte na razie dzisiaj. Potem Okarzet i tu znowu plus. Tosia Antoniak, Janowszyk, przepraszam, z Dominikiem, swoim mężem, w składzie nowym, radzą sobie dużo lepiej. Miejsce szóste na razie, miejsca 5, 4, 6, więc równe pływanie. Myślę, że dajesz ostrożne, jeśli włączą kolejny bieg, to mają szansę wskoczyć jeszcze wyżej, a więc Olsztyn wraca do gry. Za nimi wspomniany onboard, miejsca 2-1-5 i potem falstart, który będzie weryfikowany, powtarzam, więc na razie onboard widnią z przodu tabeli po dwóch wyścigach. Wygląda na to, że będą tutaj głównymi faworytami. Trzeci wyścig na ich pogrążył. Na razie 5 punktów, łącznie punktów 8, więc kontakt jest, ale to OCS może im tutaj sporo ważyć. Jeśli jutro nie będzie dużo wyścigów, to może być dla nich niestety kotwica. Za nimi Odyssey, który ewidentnie dzisiaj zaczął pechowo. Znowu urwane szoty, Jacek Turczynowicz padł do wody, strata z trzeciego miejsca na szóste. Potem kolejne wyścigi coraz lepiej, 5-4-3, więc się rozpędzają. Za nimi Mechalinki, wyraźnie tutaj Struś nie może złapać tempa, widać, że nie leży mu za bardzo ten warunek. Miejsca 8 czy 7. Za nimi Iskra, wspomniana, na razie mają miejsca 2-6-2, więc to jest punktów 10 i to jest absolutnie blisko topu, bo liderzy mają punktów 6, więc to jest wszystko na styku. No i ten OCS, podobnie jak w onboardzie, on dużo waży w tej chwili, więc to ich zrzuca na pozycję 10, ale jak ten OCS zostanie zweryfikowany, no to wszystko się może zmienić. Za nimi IKP Warszawa, rozmawiałem z Konradem. Konrad, no znowu mówisz, ten pierwszy dzień znowu się rozpędzają, rozkręcają. I tak można popatrzeć, bo mają miejsca 9, 6, 5, więc jest tendencja wzrostowa. Zobaczymy, czy jutro uda im się powtórzyć to, co się wydarzyło w Sztynorcie. Ten drugi dzień mieli wtedy świetny i będą szli w górę tabeli. Za nimi BSA Flota Gdynia, miejsca 3, 2, 6 i potem kolizja. Mają zapisane scoring penalty, więc za punkty karne. Dodatkowe to na razie ich zrzuca na miejsce 12. Zresztą posłuchajmy, co Kuba Wideheft miał do powiedzenia. Nazywam się Tomasz Gajdziński, jestem z drużyny BSA Flota Gdynia. Przez połowę dnia czekaliśmy na wiatr. Ale w końcu przyszła bryza od morza, zaczęliśmy się ścigać i jest fajnie. Skończyliśmy pierwszy wyścig, trzeci, jestem z siebie zadowoleni. Słuchajcie, szybciutko dół tabeli. 13 miejsce T-Soft, miejsca 7, 8, 3, 4. Więc po swoim początku coś tam zatrybiło w T-Sofcie i no to miejsce 4 to są już super pozycje. To się uda im utrzymać, to będą szli w górę tabeli. Potem dziewczyny z jachtklubu Stoczni Gdańskiej mówi na razie miejsca 8, 7, 7. Słabo. Wydawało nam się, że tutaj mówi w tym w Sopocie ten nakwen lubi. Być może było dla nich dzisiaj, nie wiem, za mało wiatru. No, przy tej wadze powinno to iść, więc nie wiem, jaki jest powód. Nie udało się nam porozmawiać z Majką na ten temat, więc nie wiemy. 15 miejsce, Witek Reszkowski, Hasz Gostynin, miejsca 5, 7, 9 i 2. A więc jest jakiś pierwiastek tutaj na końcu, który gdzieś nam może coś daje iskierkę nadziei. Miejsce 16. No, kontuzja Pawła Nawarskiego, tam też kolizja, też jest scoring penalty i na razie miejsca 7, 3, 5 i daje im to miejsce fatalne, bo 16 to jest miejsce, które na pewno jest dużo poniżej ich oczekiwań. Miejsce 17, PPJ, spodziewaliśmy się, że załogi PPJ będzie miała problem na fali, jeszcze sobie wiatr, więc na razie miejsca 9, 8, 8 i trzeba dużej zmiany, żeby to odwrócić. No i Sawykę zamyka, dla mnie niestety z niespodziankami minus Navigo, miejsca 4, 9, falstart i miejsce 6 na razie zamykają stawkę z punktami 29, więc jest, słodcy mają trudno, bo poprzednie regaty, ostatnie miejsce jest ostatnie miejsce, więc na razie widmo relegacji do Ligi Regionalnych zagląda dość poważnie. Słuchajcie, jutro chyba trudny dzień, miejmy nadzieję, że prognoza się nie sprawdzi, tym razem, że będzie więcej wiatru niż w prognozie, bo dzisiaj było dokładnie odwrotnie, że ten wiatr się pojawi i rozegramy parę wyścigów. Kluczowa będzie analiza tego startu, wyścigu 7, gdzie są te falstarty. Jaka będzie decyzja komisji? Nie wiem, zobaczymy, zostańcie z nami, śledźcie nasze media, rano na pewno będzie komunikat oficjalny, co dalej, no i trzymajcie kciuki za wiatr, bo bez tego nie pojedziemy. Dzięki, do zobaczenia.